Aby załatwić sprawę administracyjną na platformie e-wnioski punktu kontaktowego wystarczy znaleźć właściwą sprawę, wprowadzić wymagane dane, podpisać i wysłać wniosek, a następnie odebrać dokument z urzędu. Zobacz, jak łatwo można przygotować wniosek elektroniczny. Wprowadzenie wymaganych we wniosku danych odbywa się w kilku krokach. Zaczynamy od wprowadzenia danych wnioskodawcy. Dane wprowadzone przy składaniu wcześniejszych wniosków zostaną wypełnione automatycznie. Pola obowiązkowe oznaczono czerwoną gwiazdką. W trakcie wypełniania wniosku możesz otworzyć opis procedury, korzystając z linku umieszczonego obok jej tytułu. Adres przedsiębiorcy możesz wybrać z listy dotychczas zapamiętanych adresów lub wprowadzić nowy, wybierając opcję Dodaj adres. Po wprowadzeniu kodu pocztowego część danych adresowych uzupełni się automatycznie. W opcjonalnym polu uwagi możesz wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące lokalizacji firmy. Kierowcę spoza krajów Unii Europejskiej, dla którego składasz wniosek, możesz wybrać ze zgromadzonej już listy nazwisk lub dodać nową osobę, wybierając opcję Dodaj nowego kierowcę. Wprowadzanie dat ułatwia kalendarz. Aby szybko wybrać rok, naciśnij pole Miesiąc i rok w panelu kalendarza. Dane nowego kierowcy zostaną zapamiętane. Dla kolejnych wniosków lista kierowców zostanie rozszerzona. Do wniosku należy dołączyć zestaw zeskanowanych dokumentów. Klawiszem Dodaj plik otwieramy okno, w którym wskazujemy plik na dysku lokalnym oraz możemy zmienić zaproponowany przez system opis. Każdy z załączników z listy możemy zobaczyć, zmienić jego opis lub usunąć. Brak wymaganego załącznika zostanie zasygnalizowany. Jeżeli przy składaniu innych wniosków załączyłeś już potrzebne dokumenty, system automatycznie zaproponuje ich ponowne wykorzystanie. Akceptacja oznaczonych czerwoną gwiazdką oświadczeń jest warunkiem pozytywnego rozpatrzenia Twojego wniosku. Aby ułatwić zapoznanie się z przepisami prawa, z których ten obowiązek wynika, możesz skorzystać z linku do odpowiedniego dziennika ustaw. Aby otrzymać świadectwo kierowcy za pośrednictwem firmy kurierskiej, musisz wybrać ostatnią z opcji. W przeciwnym wypadku dokumenty należy odebrać osobiście w urzędzie. Ze względu na ograniczenia techniczne platformy ePUAP, doręczenie odpowiedzi z urzędu w formie elektronicznej jest tymczasowo niemożliwe. Urząd prześle odpowiedź pocztą na podany adres korespondencyjny. Twój wniosek na podstawie wprowadzonych danych jest gotowy do podpisania i wysłania do właściwego dla realizowanej sprawy urzędu. Przed podpisaniem wniosku możesz się zapoznać z jego treścią w oknie podglądu. Poniżej możesz zobaczyć, jakie pliki zostaną wysłane razem z dokumentem. Ostatni z nich został wygenerowany automatycznie w formie wymaganej przez urząd. www.biznesgov.pl odpowiada przedsiębiorcom.